bo generalnie pracujemy jak pracowaliśmy, czyli opiekujemy się zwierzętami, karmimy, sprzątamy, leczymy. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o osoby trzecie, które nie mogą w tej chwili odwiedzać schroniska, czyli między innymi wolontariuszy, po prostu ich nie ma. Staramy się wyręczać tych wolontariuszy, staramy się tą pracę naszą zbić dużo mocniej, żebyśmy dużo szybciej robili nasze podstawowe obowiązki i potem wyprowadzamy psy. Ile jest psów, a ile jest pracowników w tym momencie? A więc jest nas na zmianie przeważnie około 4-5 osób. I opiekujecie się? No, mamy podopiecznych w sumie około 200. A co z adopcjami? Rozumiem, że adopcje na czas pandemii są wstrzymane. Tak, adopcje są na czas pandemii wstrzymane, ponieważ schronisko jest zamknięte dla osób odwiedzających, także nawet nie byłoby tak naprawdę jak przyjść i poznać psa. Jesteśmy na wybiegu. To jest wybieg, który już powstał jakiś czas temu, około rok temu. I tutaj właśnie wyprowadzamy nasze psy. Ale wsparcie dla schroniska to nie tylko wolontariusze, też mnóstwo ludzi przynosiło wam karmę, w szkołach były organizowane zbiórki na waszą rzecz. Jak to teraz wygląda? Tak, to jest widać ilość darowizn, zarówno jeżeli chodzi o finansowych, jak i rzeczowych. Stanowczo widać jest dużą różnicę, zmniejszyła się i jest dużo trudniej, a tak naprawdę na tą chwilę zakłady, które nam dostarczały też mięso, mają przerwę. W związku z tym musimy karmę zakupywać i jest to dla nas dość duże obciążenie. Jak wam można pomóc? Zakupując karmę przede wszystkim, zostawiając ją, tak naprawdę można zostawić ją pod bramą. My to wszystko odbieramy, to jest karma dla psów, dla kotów, każda tak naprawdę sucha, mokra. To znaczy na pewno byśmy potrzebowali środków dezynfekcyjnych, ale o tym to chyba nawet nie będziemy mówić, bo wszyscy ich potrzebują. U nas bardzo dużo szło rękawiczek, bardzo dużo dezynfekcji, bo my mamy chore zwierzęta, mamy zwierzęta też na choroby wirusowe, tak? Czyli ta dezynfekcja jest nam potrzebna, wzrosła, wszyscy wiemy. Czasami 10-krotnie. U nas bardzo dużo szło rękawiczek jednorazowych, bardzo dużo szło środków dezynfekcyjnych. W tej chwili niestety jest to tak drogie, no my musimy to dalej kupować, tak? Natomiast jest to kolejna rzecz, która bardzo obciążyła nasz budżet i jest nam bardzo ciężko. Nie denerwuj się. A ty co? Co? Czekasz? Tak, groźny taki jesteś? Tak, taki jesteś groźny.